Zobaczcie, tak wygląda kuchnia. W kuchni jest jeszcze chlebak, jeden, drugi, torba, tabletki i tu jest album. Choć widzę, że z tego albumu nie zostało zbyt wiele. 90% zdjęć jest po prostu powyrywanych, a szkoda, bo jeszcze 2 lata temu zdjęć było naprawdę sporo. Ziemia, napromieniowana ziemia składowana była w jednym miejscu, natomiast bez problemu można było już egzystować w innych miejscach. Oczywiście pewnie były miejsca, gdzie trzeba było zedrzeć mniej ziemi, były miejsca, gdzie było więcej. Promieniowanie rośnie. 11, a niby pole, niby miejsce przygotowane do pochówku. No idziemy dalej. 11, 11, 18, 11, 15. A teraz, drodzy moi, mam dla Was małą niespodziankę, a mianowicie najstarszy dom w Prypeci. Specjalnie nie pokazuję go tak totalnie z zewnątrz, ale wejdziemy sobie za to do środka. Zobaczcie, przepiękna kłódka. Po wejściu mamy niewielki przedpokój, w którym zostało całkiem sporo różnego rodzaju elementów typowo domowych, łącznie z chlebem i nie tylko. Tutaj jest akurat bałagan bardzo duży, ale też zostało dosyć sporo wyposażenia. Zobaczcie, tak wygląda kuchnia. W kuchni jest jeszcze chlebak, jeden, drugi, torba, tabletki i tu jest album. Choć widzę, że z tego albumu nie zostało zbyt wiele. 90% zdjęć jest po prostu powyrywanych, a szkoda, bo jeszcze 2 lata temu zdjęć było naprawdę sporo. No ale cóż, turyści chcieliby mieć swoje pamiątki ze strefy. Piecyk, oczywiście piecyk na takie, nie wiem jak to się nazywa, fajerki, o właśnie, to są fajerki. Zresztą te fajerki służyły również do kręcenia, można było się nimi w fajny sposób bawić. To jest prawdopodobnie sypialnia, poodpadały już tapety, ale sami zobaczcie, że sporo umeblowania zostało i dużo książek. Wygląda na to, że mieszkały tu również dzieci. Wejście do drugiego pokoju, zresztą świadczyć o tym mogą również ubrania. Wejście do drugiego pokoju, w nim również piękne tapety, które niestety w tej chwili już nie przypominają lat swojej świetności. Dosyć sporo dziecinnych rzeczy. Na całe szczęście ciągle jeszcze nieporozwalane okna, szyby w oknach. Są, ta ściana niestety się już wali ze względu na to, że dom jest drewniany. Tu jest łazienka i wchodzimy do kuchni. Oczywiście w kuchni piec. Na tym piecu nie dało się spać, ale za to można było ogrzać całe mieszkanie. No i kolejne elementy, kolejny pokój. Jak sami widzicie, mebli jest dosyć sporo. I wchodzimy do ostatniego pokoju. W tym pokoju także łóżko, szafka. Widać, że dom coraz bardziej zaczyna przypominać chałupy z Czarnobyla. Niestety, czas leci. Niestety, wiele z tych budynków zaczyna po prostu się rozwalać. Tutaj czas odciska flora, kiwi. Czas odciska swoje piętno i powoduje, że Prypeć, Czarnobyl, strefa wykluczenia zaczynają powoli, powoli przechodzić do zapomnienia, do historii. Niestety, czas odbiera swoje, przyroda odbiera swoje, ale dom tak czy inaczej naprawdę przepiękny. Drodzy Państwo, i kolejne bardzo ciekawe miejsce. Przyznam się, że mimo swoich 8 wyjazdów jeszcze nigdy tutaj nie byłem. Dzisiaj wreszcie mi się udało. Doszedłem do prypeckiego cmentarza. Przepiękne są te cmentarze ukraińskie, przepiękne są te strefowe cmentarze. Tutaj rzeczywiście skażenie jest nieco wyższe. Później pokażę Wam wskazania dozymetru. Natomiast dlaczego dzieje się tak, że w Prypeci na przykład skażenie jest bardzo niskie lub nie ma go wcale, a na cmentarzu skażenie jest dużo większe i znajdują się tutaj komunikaty ostrzegające przed... Zresztą zobaczcie, kilka grobów, a ja będę opowiadał dalej. Dlaczego okazuje się, że na cmentarzu skażenie jest dużo wyższe. Mianowicie w wypadku Prypeci, w wypadku okolicy, można było bez problemu zebrać ziemię.
Można było wjechać ciężkim sprzętem, spychami i tą napromieniowaną ziemię, mniej więcej 10 cm, bo tyle liczono wtedy, że należy ściągnąć. Przepychano w różne miejsca, tworzono kopce, powodowano, że ta ziemia, napromieniowana ziemia składowana była w jednym miejscu, natomiast bez problemu można było już egzystować w innych miejscach. Oczywiście pewnie były miejsca, gdzie trzeba było zedrzeć mniej ziemi, były miejsca, gdzie było więcej. Na pewno gdzieś zostawały te pierwiastki promieniotwórcze i to nie było tak, że zbierając kilometr na kilometr można było tam już bez problemu mieszkać. Ale takie działania miały na celu spowodować, aby stało się, aby było tutaj dużo bardziej bezpiecznie. Natomiast wyobraźcie sobie, jak zbierać ziemię, jak tą ziemię zgarniać na cmentarzu. Największym cmentarzu w okolicy, bo to był cmentarz, właściwie dalej jest cmentarz mieszkańców Prypeci, mieszkańców największego miasta w okolicy. No i co, i wjechać, zrównać go z ziemią? No nie da się, to nie było po prostu wykonalne. Dlatego też likwidatorzy zaniechali zupełnie działania mające na celu czyszczenie tego miejsca i do dzisiaj skażenie tutaj w wielu miejscach jest spore i tutaj jest również kilka tak zwanych hotspotów, czyli punktów, w których promieniowanie jest dużo większe. Mimo wszystko, jak sami widzicie, cmentarz jest zadbany. Ukraińcy, a szczególnie ludzie opiekujący się grobami zmarłych na tym terenie, bardzo dbają. Przyjeżdżają często, robią porządek na grobach i pilnują, aby to wszystko wyglądało. Nic nie jest poniszczone. No i te groby w większości wypadków, oczywiście jeżeli jest jeszcze rodzina, która jest w stanie się opiekować, w większości są naprawdę w fajnym stanie, a jeżeli nie są to groby zadbane, to przynajmniej gdzieś ktoś, kto przyjeżdża na poboczny grób, tu mamy prawdopodobnie grób jakiegoś dziecka, ktoś, kto przyjeżdża na poboczny grób, po prostu odsypuje liście, może nie maluje ogrodzenie, bo tutaj są takie kwatery porobione z reguły, ale ci, którzy tu przyjeżdżają, po prostu dbają o to, aby również sąsiednie groby wyglądały całkiem normalnie. Cmentarz prypecki, miejsce naprawdę niesamowite. Idę po cmentarzu. Jak sami widzicie, 10 mikrosiwertów i w tej chwili już promieniowanie rośnie. 11, a niby pole, niby miejsce przygotowane do pochówku. No idziemy dalej. 11, 11, 18, 11, 13. Tutaj akurat troszeczkę maleje, natomiast już za moment pokażę wam dosyć mocno skażone miejsce, dosyć mocno napromieniowane miejsce. Skryję przez chwilę dozymetr, żeby można było cokolwiek usłyszeć, bo mam wrażenie, że ten sygnał jest tak przerażający i tak wbijający się w uszy, no i przy okazji powodujący choć odrobinę takiego niesamowitego klimatu. Sprawdźmy, co my tu mamy. 10,5, 10,60. 10,70. Musimy uważać na różnego rodzaju mchy. Tutaj po mchu chodzić nie należy. Nie wolno. Zobaczcie, 14, 15 i zaczyna rosnąć. Jest znaczek. Przy znaczku trzeba uważać. 20, 20. Wiem, że tu jest miejsce, nie wiem w którym miejscu, ale jest miejsce, gdzie jest skażenie dosyć duże, dużo większe. Zobaczmy, 17, 18, to prawdopodobnie będzie tutaj, 20,
20, 20 i pół. Patrzę, nie wiem dokładnie w którym miejscu jest ten tak zwany hotspot, ale 22 tutaj maleje, 24 24. Nie będę kombinował, nie będę szukał, bo taka zabawa może się źle skończyć, może się okazać, że gdzieś wejdę 22, może się okazać, że gdzieś wejdę w napromieniowane miejsce i później zaczną się naprawdę spore problemy. Trzeba się będzie na bramkach czyścić. Dobrze, drodzy moi, to by było na tyle, jeżeli chodzi o prypecki cmentarz. Zobaczcie jeszcze za moimi plecami. Miejsce nie dość, że niebezpieczne, to na dodatek jeszcze niesamowite. No w Prypeci zresztą większość rzeczy w strefie, większość rzeczy jest naprawdę niesamowitych. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was oczywiście na kolejne. Czarnobyl Tour 24, sezon czwarty już z kolei. Szkoda, że nie ósmy, ale jeszcze pierwsze cztery wyjazdy nawet nie myślałem o tym, żeby kręcić vlogi. Pamiętajcie o zostawieniu po sobie jakiejś reakcji, czy to łapki, czy to subskrypcji. Tak czy inaczej chciałbym wiedzieć, że jesteście ze mną, bo to daje kopa, to daje siłę na robienie i ochotę na robienie kolejnych vlogów przy okazji również. Trzymajcie się, na razie.